Dzień dobry, kochani. Dzisiaj na szybko, bonusowo, pokażę Wam raz jeszcze, jak wykonać magiczne kółeczko. Nie przedłużam od razu. Tutaj mamy początek włóczki, to jest moja lewa dłoń. Tak układam sobie włóczkę, żeby końcóweczka była tutaj. Przytrzymuję paluszkiem, obwijam, widzicie, w stronę środkowego paluszka. Tak, żeby tutaj nam powstał iksik, krzyżyk. Włóczkę chwytam tu w paluszki i tak pod tą niteczkę nad środkowym palcem szydełko, przeciągamy nitkę i raz jeszcze tą niteczkę przeciągamy i nasze magiczne kółeczko jest gotowe. Tu potem sobie je zaciskamy i funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno. Raz jeszcze szybciutko Wam pokażę. Końcówka nitki. Chwytamy, obracamy, robimy krzyżyk. Szydło pod nitkę. Przeciągamy tą niteczkę przez pętelkę i gotowe. Mam nadzieję, że zrozumiale wszystko wytłumaczyłam. Zachęcam do łapeczki w górę i subskrypcji, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Do dzwoneczka i do sekcji komentarzy. No to trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego i powodzenia.